Witam Was serdecznie. Dzisiejszą eksplorację przeprowadzę na krakowskich przedmieściach. Dotarłem do pewnego gospodarstwa. Chciałem się Wam pochwalić nim, bo jest naprawdę niesamowite. Zapraszam na film. O, mamy tutaj jakieś fajne radyjko. Preceder. PS742. Bardzo ciekawe. Tutaj jakiś stary telewizorek, ruski, rubinek, dawno nie widziałem rubina. Większość eksploracji przeprowadzam za granicą, dlatego rubinów tam nie ma. Co my tu mamy? Szufladka. Eureka. Podręczna pamięć programisty. Ciekawe. No, stara blokada samochodowa. Już takich nie ma, bardzo dawna. Zobaczcie, kiedyś jak zdobili ściany, wieszali po prostu dywan. O, tu piękny obraz Jezusa. Tutaj mamy Jana Pawła II. Z życzeniami uczestnictwa w wielkanocnej radości Maryi, Matki Zbawiciela. Tutaj jeszcze jest kilka przedmiotów. Wyposażenia zostało w tym domku, nie jest on wielki. Tutaj. A to co? Sprawdzimy, co znajduje się w tej skrzynce. Bryloczek. Spinka. O, mamy tę 5-złotową. Zobaczymy jaki rocznik. 1980. Wow, nieźle. 40 lat. Bardzo ładny przedmiot. Nie ma firmy napisanej. Maryjka. Co my tu mamy? Teraz mogę. O. A co to za wódka? Olmus. Nie znam tego. Tu ładny obrazek. Zobaczymy co. Wow. Szafa wypełniona ubraniami. Tu jakieś zabytkowe radio Unitra. Tu dokumenty. Tego nie będę ruszał.
stare ozdoby świąteczne, bombeczki. Tutaj nitki. Chińskie? Być może. O, kubeczki. A tutaj cały zestaw szklanek. Komplet szklanek z automatu. Numer formy. 384 zł kosztował ten komplet. Cena detaliczna. Coś tam jest. A co tutaj mamy? Nie ma już nic ciekawego. Przejdziemy dalej. Zobaczcie, jaki tutaj jest stary sprzęt komputerowy. Monitorek. Stacja dysków. Karta dostawy mleka. Zobaczcie, zawartość tłuszczu 4,6. Zawartość białka 4,3. Produkt, który... Z tego co wiem, to w sklepach teraz jest 3,2. To jest chyba największa pojemność tłuszczu, z tego co mi wiadomo. To zobaczcie, jakie mleko było tłuste, które wychodziło prosto od właściciela. No tu mamy jeszcze stare monety. 66, jeszcze starszy. I 10 zł. 1988. Idziemy teraz do kolejnych pomieszczeń. O, mamy tutaj piękny piec kachlowy, na którym niegdyś gotowano po prostu obiady. Tutaj się wkładało opał. Wow, jeszcze coś zostało. To najprawdopodobniej do zgniatania ziemniaków. Stara miska. Marsy. O, bardzo stare. Ciekawe, czy jest tu gdzieś data. Nie ma. A co my tu mamy? O. O, i bardzo stary talerzyk. Wałbrzych. Też polska produkcja. Pranie zostało jeszcze na sznurku. A to co jest? Błotnik z jakiegoś motoru. KR8090. O, tu również stoi Rubin.
bardzo stary telewizor. Model 714p. A na nim kwiatek, raczej gałązka. Po liściach można stwierdzić, że to brzoza. Firanki poszarpane, rozpadają się w dłoniach. Co my tu mamy? Miseczkę z zapalniczkami i różnymi badziewiami. Zobaczcie, jakie obrazki na ścianie pozostały. Wszędzie bardzo dużo pajęczyn. Obrazek Maryi. Tutaj również wisi obrazek. Wszystko w pajęczynach. Wow. Sporo zostało wyposażenia, muszę powiedzieć. Kolejny monitorek. I talerzyki. Bardzo ładne. Made in Poland. Też są z firmy Chodzież. Też bardzo znana polska firma. Kilka medalików. Łańcuszek. Tutaj też zostały jakieś obrazki. Tutaj również kilka medalików, najprawdopodobniej aluminiowe, krzyżyk, bardzo stara klawiatura Acera. Wow, stare banknoty. Na 100 złotówkach, z tego co pamiętam, widniała twarz Ludwika Waryńskiego, ale zaraz sprawdzimy, gdzieś tu powinien być. Tak, zgadza się, Ludwik Waryński. O, tych banknotów już bardzo mało zostało. Jaki to jest rok tutaj? 1986. Stara złotówka. 1985. Znów Jan Paweł II. Co tu mamy? Nie, czy to nie termometr? Tak.
można sobie zmierzyć temperaturę w tych czasach. Jest to raczej wskazane. A tu, co to jest? Chyba żyletki, z tego co pamiętam. Teraz sprawdzimy. Ustawię sobie. I sprawdzimy, czy to faktycznie są żyletki. A tutaj, o zobaczcie, nawet jest maszynka do golenia, bardzo stara. Pamiętam, że mój ojciec używał takiej. Teraz już ich nie ma dawno. Zaraz wam zademonstruję, jak to działało. Tu wyjmowało się żyletkę. Nadal ostra. Położę ją tu na chwilę. Tutaj się gdzieś kręciło. Rozłożyć, tak jest. Tak to wyglądało. I do środka wkładało się żyletkę. Zamykało się. Ostrze zostawało na ten. I można było się spokojnie golić właśnie w ten sposób. Skoro teraźniejsza generacja wie już, jak używano tego typu maszynek, no to ja lecę dalej eksplorować ten teren. Tu zamkniemy już to pudełko starego peceta. A co tu mamy? Kolejną szufladę. O, proszę, jaki zabytkowy. Co my tu jeszcze mamy? Pomieszczeń. To by było tyle. Tyle zostało po mieszkańcach tego domu. Tu również. Ale takiego obrazka jeszcze nie widziałem. Wyjdziemy teraz na zewnątrz. Zauważyłem, że stoi tam stodoła. Mam nadzieję, że będzie tam jeszcze jakiś ciekawy sprzęt. Chodźcie.
się właśnie tutaj dostać. Myślę, że dziurą wejdę. Traktora niestety nie ma, ale jest wiele innego sprzętu, który właściciel używał tutaj w polu. Nawet portfel został. Zobaczymy, co w stodole zostało, ale jak widać niewiele, w ogóle ona rozpada się już całkowicie. Jeszcze dach pokryty eternitem. Zostało bardzo dużo prętów zbrojeniowych. Może być nawet spokojnie tona tych wszystkich prętów. Niestety nie ma tu nic interesującego, dlatego powoli będę się zawijał. Mam nadzieję, że dzisiejsza eksploracja Wam się podobała i klikniecie tam na dole subskrybuj. I oczywiście ocenicie odpowiednio film. Jeżeli Wam się podobał, wiecie, że macie dać łapkę w górę. Jeżeli nie, łapka w dół. A ja lecę dalej. Na razie. Moja wycieczka rowerowa właśnie dobiega końca. Do zobaczenia. Na razie.